Witaj, w tym poradniku pokażę Tobie, jak schodzić i wchodzić na wózek inwalidzki. Podstawą schodzenia z wózka jest dobre ustawienie się, zablokowanie hamulców i zrobienie, poczekajcie chwilkę, muszę kamerę ustawić. No. Podstawą tego wszystkiego jest zablokowanie hamulców, odpięcie pasa na nogi w moim przypadku, bo mam pas na nogi. Odpięcie pasa na nogi. Zablokowanie hamulców, odsunięcie klawiatura, żeby mi nie przeszkadzał. Kolejna czynność to schodzenie z wózka. W tym celu wsuwamy się. I schodzimy do takiej pozycji. Wózek się trochę przechyli, ale to nic. I w tym celu jesteśmy na podłodze. Znaczy się, ja jestem, nie wiem jak wy. Teraz postawcie sobie pytanie, jak niepełnosprawny poradzić sobie z wejściem na wózek? Z uwagi na to, że mam porażenie mózgowe czterokończynowe, czyli nie chodzę, ale wsiądę na ten oto wózek. Tak, jak to zrobić? Podchodzę sobie do wózka, łapię się z przodu rur, teraz podnoszę tyłek, kładę prawą rękę na siedzisko. Łapie się hamulca. Z połową tyłka siedzę na wózku. Teraz muszę się tylko zsunąć i gotowy. I łapię się hamulcą. Zapinam pas. No. I takim sposobem znalazłem się na wózku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.